Cześć, miałem z tej strony. Słuchajcie, jak widzicie, jestem w swoim warsztacie i zgodnie, że tak powiem, z zapowiedzią będę na żywca praktycznie, no bo nie będę tutaj nic montował specjalnie. Robię sobie taką małą pracę w drewnie, przedstawiającą maskę, która ma maskę z, można powiedzieć, nurtu sztuki nordyckiej, wikińskiej, szeroko pojętej. Maska, która ma odganiać złe duchy. Evil forces. W poprzednim filmiku widzieliście, to są dłuta firmy Kirschen. Nie ma, nalepek nie mają. Bardzo dobre dłuta, jestem z nich bardzo zadowolony, jednak dłuta te czeskie, Nomexu, czy jak on się nazywa ta firma, to nie pamiętam. Narex, firma Narex, no jednak jeżeli chodzi o dłuta rzeźbiarskie, to jest różnica klas. Przynajmniej jeżeli chodzi o te dłuta małe do snycerki, to jest różnica klas. Oczywiście ze wskazaniem na Kirschen. Jeszcze dłuta firmy Pfeil są dobre. Ale generalnie no, dłuta są dobre wtedy, jeżeli są dobrze naostrzone. Ja nie jestem mistrzem w ostrzeniu, dlatego wiecie, no, ktoś może mieć słabsze dłuta, chińskie na przykład, a mogą być dobrze zaostrzone i będzie rewelacyjnie. Zresztą muszę wam powiedzieć, że jak byłem na Wolinie w zeszłym roku, to jeden z ludzi Imperium pożyczył mi swoje dłutko, takie fajne, chińskie właśnie, ale było elegancko naostrzone i fajnie się nim robiło. Także to raczej jest, no wiadomo, że kwestia stali, ale naostrzenie to jest najważniejsza rzecz. No i tak, zaczniemy zaraz to robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zapraszam do oglądania. Gdzie chury na mać? Magicznie znikające buteleczki z WD-40. Troszeczkę trzeba podostrzyć, żeby nie było lepiej. Dobra. Troszkę, żeby ewentualne zadziorki. Ona jest jeszcze w miarę ostra. No dobra, jedziemy. Tutaj robię taki błąd, widzicie, jak to jest błąd początkujących. Czyli jak prowadzę dłuto w ten sposób, to niepotrzebnie robię ten ruch taki do góry. Nie powinno się tego robić, bo w ten sposób niszczy się dłuta i... No ale jakoś mam ten nawyk, kurde, nie potrafię go zwalczyć u siebie i przez to te dłuta mogę szybko uszkodzić. No może ja sobie narysuję w ogóle mniej więcej jednak tą ramkę, bo może już od razu ją zrobię taką głębszą. Też tak wiecie, no. Mniej więcej. Z tego nikt nie będzie strzelał. Chociaż był taki kiedyś rysunek, widziałem, jak dwóch murarzy stawia mur. Jeden z nich mówi: dobra, co tam się obcyndala, przecież z tego nikt nie będzie strzelał. I następne ujęcie jest takie, że wojna i dwóch Niemców strzela zza tego muru, opierając karabiny na tym murku. Jeden Niemiec do drugiego mówi: Hans, z tego się nie da strzelać, kto to kurwa budował? Także wiecie, ten tekst, z tego się nie będzie strzelać, może być zwodniczy. No dobra, spróbujemy się zamknąć w tej ramce. To będzie trochę trudniej mi to wybierać, ale może niekoniecznie, zobaczymy. W takim razie trzeba tu po linii polecieć. Na razie sobie tak przyciąć. No, tam wczoraj na filmiku ktoś
pod filmikiem ktoś zwrócił mi uwagę, że jak go dziadek uczył, to że nie można pracować dłutem do siebie, tylko od siebie. No zgadza się, tak, tylko że raczej to się tyczy dłut stolarskich takich. Na przykład, ja tu mam co prawda mniejsze, a tu mam, o, na przykład taki dłut, wiecie. No z takim, no to od, do siebie, no to jest lipa. Tymi nie ma problemu, bo i tak cała ręka opiera się na miejscu i ruch ma zakres tylko taki, na ile mój nadgarstek może pracować. Także nie ma możliwości, żebym sobie to wbił, przecinając aortę i tego typu rzeczy. Także, ale cieszę się, że, no, że tak powiem, martwicie się o moje bezpieczeństwo. To jest czymś, co sobie trochę pod... trochę podostrzyć. O, od razu lepiej złapało. To jest cienkie światło, powiem wam szczerze, jak teraz to robię, bo jak sobie przyświecę tak, żebym miał ładnie, to wtedy nic tutaj nie widać w tym miejscu, dlatego poświęcam się. Musi być jakoś tak. Nie musi być wszystko pod linijkę. To ma być sztuka w miarę prymitywna. Jeśli można nazwać to sztuką. To ma być po prostu takie, jakby to robił niewykształcony nigdzie, czyli taki jak ja, artysta. Czyli nie taki jak ja. To ma wyglądać po prostu, jakby ktoś sobie chciał zrobić to i postawić w swoim długim domu, longhouse, gdzieś tam na Shetlandach albo na innych, na wyspie Man na przykład, albo w Norwegii, żeby mu odstraszało złe duchy, albo na kurchanie przodków, gdzieś tam, coś takiego. Wtedy to będzie wyglądało tak, jak mi na tym właśnie zależy, żeby to wyglądało. No i znowu ten... Ja mam zawsze problem, słuchajcie, z tymi dłutkami, bo brakuje mi wygiętego, znaczy łyżkowego dłuta prostego, żeby właśnie ogarniać te wszystkie brzegi tutaj ostro na małej takiej przestrzeni. No i tego mi brakuje troszeczkę. Będę musiał sobie rzeczywiście takie dłutko sprawić. Zastanawiam się właśnie, czy jakoś nie nabyć teraz, niebawem mam urodziny w maju 22. Zastanawiam się, czy sobie na urodziny takiego paru takich dłutek nie kupić, kurde, lepszych. Chociaż no kurna, mam strasznie duże obciążenia, że tak powiem. I zobaczymy. Obciążenia, wiecie, no, jak każdy. To lubię. Mój pies przyszedł do mnie. Pokażę. Jedna z moich suk. Santa? Co? Mordę? Jedna z moich suk. My bitches, you know. Są tacy magicy, którzy kurna potrafią takie rzeczy wszystko wycinać wyłącznie korzystając z nożyków snycerskich. No ja taki nie jestem, nie umiem. Kurde, nie umiem tymi nożykami operować, powiem wam. No. Jestem zbyt cienki. No, znaczy być może dlatego, że jakoś kurde no nie trenowałem w ogóle tymi nożykami, ale... Ale no... To jest już większa... Dla mnie to jest wyższa szkoła jazdy. A są tacy ludzie, którzy właśnie takie rzeczy wyłącznie za pomocą tych nożyków snycerskich są w stanie zrobić. I to jest dla mnie wtedy szok, jak można w ten sposób tak fajnie zrobić. Mówię tutaj profesjonaliści albo tacy, którzy mają duże doświadczenie, na pewno widzą mnóstwo błędów, które tutaj wykonuję w prowadzeniu tych dłut i tak dalej. Jeżeli macie tutaj jakieś uwagi,
To no, byłbym zadowolony, gdybyście mi na nie zwrócili uwagę właśnie, że robisz źle to, źle tamto. Bo ja wiecie, no jak to jest. Teorię teoretycznie człowiek zna, bo oglądałem tych tutoriali trochę na YouTubie, jak to się robi. Ale oglądasz tutoriale, a samemu działać, no to jest kurde zupełnie inna bajka, no. Jak ze wszystkim, wiecie, jak się ogląda filmy o dalekich wyprawach w dzicz, no to z poziomu kanapy to wszystko wygląda idealnie, nie? Atrakcyjnie. Ale jak już człowiek pojedzie w tą dzicz, no to ma momenty, w których myśli sobie, kurna, jak ja bym posiedział sobie przed telewizorem na kanapie. Aczkolwiek powiem wam, że jak byłem w tej Norwegii, to miałem niewiele takich momentów. No. Tylko jak mnie tam ta śnieżyca, że tak powiem, zaskoczyła, to wtedy tak sobie pomyślałem, kurna mać, utknąłem na takim zadupiu w takiej pogodzie. Maszynka do gotowania zaczyna szwankować. No to trzeba... Znaczy to bym wtedy sobie tak pomyślałem, to bym posiedział teraz, kurde, przy kominku gdzieś w domu. Ale przygoda, przygoda się liczy. Liczy się to, żeby się coś działo. No widzicie, to jest takie dosyć upierdliwe. Ale ja to lubię robić. To jest bardzo, bardzo uspokajające. Przynajmniej dla mnie. To jest mega uspokajające, powiem wam. A nie to. Bardzo. Jak medytacja praktycznie. Zresztą medytacja też może polegać na medytacji poprzez pracę. W ten sposób medytują na przykład mnisi w klasztorach zen w Japonii. Bardzo często medytacja polega nie na tylko i wyłącznie na siedzeniu, na tak zwanym zazen, tylko polega na wykonywaniu pracy. Jednostajnej, powolnej pracy, podczas której medytuje się, człowiek wyłącza swoje myśli. No ja teraz akurat nie medytuję, dlatego że gadam, ale jakbym tak sobie tutaj sam siedział, to bardzo prawdopodobne, że... Czekajcie, muszę w ten sposób najpierw zrobić. To bardzo prawdopodobne, że w jakiś tam stan medytacyjny by się człowiek wprowadził, dłubiąc w tym drewnie. Robię ten ruch, kurde, którego nie powinienem robić znowu, no. Teraz widać, jak się tutaj trochę znika tego drewna, ale jeszcze roboty. To jest najbardziej upierdliwa część tego wszystkiego, bo potem jest zajebiście, jak się już wykańcza, to jak widać, że jakiś powstaje efekt, bo na razie to jest takie sranie w banie dla mnie, ale sprawia mi to przyjemność. Powiem wam, że dawno, kurde, nie dubałem tymi dutami i, kurde, wyszedłem z sprawy. Na Wolinie, kurde, połowa, takiej wielkości połowy tego obrazeczek, to potrafiłem zrobić w pół godziny. W sensie taką pracę. Zajmowało mi to pół godziny z wykończeniem łącznie. No tutaj jakoś... Na razie mi to nie idzie zbyt dobrze. Ale zaraz przyspieszymy. Zresztą widziałem tam na stronie tej mojej na Facebooku, czy tam na grupie, jak jeden z was, zresztą też co na Wolinie widziałem, był piękny tam snycerska robota, piękne zdjęcia umieścili swoich prac ludzie. No ludzie to są artyści, kurde. To mi się, powiem szczerze, jak widzę takie rzeczy, to
Zazdroszczę. Czasami mam ochotę wtedy pierdyknąć tymi dłutami i zająć się czymś innym. Ale potem stwierdzam, kurde, ale jak potrenuję, to może kiedyś zbliża się do takiego poziomu. Oj, tak to się napędza. Wiecie, jest prawda czasu i prawda ekranu. Stwierdziłem, że muszę poprosić bogów o to, żeby mi pomogli. I zachowałem się troszeczkę też jak jeden z nich, czyli jak Loki. I wszystkich oszukałem. Jak zapewne się domyślacie, skorzystałem ze zdobyczy techniki, żeby sobie wybrać materiał ten, które jest naokoło. Zaoszczędziłem w ten sposób, słuchajcie, ja wiem, z półtorej godziny, bo jestem kiepski na razie jeszcze w dudkach. No i mam tylko takie, no. Jedziemy dalej. Się okaże, że mi ta ramka pierdyknie na bok i trzeba będzie mi tak zlikwidować. I to się zlikwiduje, no jakby się tym nie bardzo przyjmuje. W ogóle mam nadzieję, że tutaj będziecie świadkami jakiegoś progresu u mnie, kurwa, na tym moim kanale. Progresu dotyczącego właśnie chociażby tego dłubania w drewnie. No powiem szczerze, no bardzo mi się to podoba, no kurde. Też nie powinienem tak robić tymi dłutami. To jest naprawdę mega, mega uspokajające. To jest, kurde, mistrzostwo świata. Zdecydowanie muszę sobie nabyć łyżkowych dłut trochę, bo trochę ciężko się robi tymi. Za mały mam jednak tutaj, za mały wachlarz możliwości robienia różnych cięć. I to jest, kurde, na mojej przestrzeni przede wszystkim. I właśnie przez to, że te są proste, to nie mogę tego ruchu robić, kurde, nie powinienem robić. A na łyżkowych dutach to właśnie ten ruch jest wskazany, żeby one są w sumie po to, żeby... Przynajmniej tak mi się zdaje, no oczywiście, jeżeli tutaj jest jakiś artysta, rzeźbiarz czy snycerz, to mnie naprostuje. Co ty żeś tu znowu przylazła, co? Senta? No i znowu jeb, ty sobie ten łeb kiedyś rozwalisz, no. Paniaro. Moja Senta to jest, słuchajcie, taki agregat. To jest starsza ta, co ją mam, czyli Negra, Suka. One są takie, Negra jest bardziej w typie labradora, ale to nie są labradory, to są mieszańce. Negra to ma charakter basseta, można powiedzieć. A Senta ma, ta młodsza, co tu się kręci, to ma charakter, kurna, bigla na amfetaminie. Rozumiecie? To jest, kurna, pies, który nie potrafi przejść 5 metrów. Musi zapierdzielać. Dużo śmiechu z nią jest. Teraz, bo na początku to były dymy. Między sobą się napierdziały. We dwie. Ale jakoś się przyzwyczaiły. W końcu.
No i tak, na razie jest wycięte w ten sposób. To mnie trochę zmylił ten, to ciemne drewno, bo ono fajnie wygląda. Myślałem, żeby to wcześniej walnąć jakimś ciemnym kolorem, ale to wtedy by to zniknęło. Muszę jeszcze pomyśleć, jak to zrobić. Może to na czerwono, tą maskę? O, no, słychać, jak moje psy się napierdzielają. Ale teraz to już jest zabawa. Dawniej to było na ostro. Krew się lała. A teraz już wiedzą, że przyginanie w zabawie jest pozbawione sensu. Że trzeba współdziałać. Brzmi to groźnie, ale należy to olać. Czasami tylko jak się zapominają, no muszę im zwrócić uwagę. Spokój! Mniej więcej w ten sposób. Jak widać, mają mnie w dupie. Santa Negra, spokój! Co to ma być? Co to jest? Bawić się nie potraficie? Powiem wam, na razie to tak wygląda. Powiem szczerze, że nie jestem zadowolony, bo spierdzieliłem tutaj krzywo, tutaj uciąłem za bardzo. Także jestem nieco zły na siebie. Myślę, że tak wstępnie może być, w sensie teraz trzeba trochę tu powygładzać, powykańczać. Ale już tu nie będę bardziej się bawił, bo spierdzielę, coś mi się odłamie. Nie wiem, powiem wam szczerze, jestem średnio zadowolony z tematu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak przeschnie. Zastanawiam się, czy zostawić taką ramkę, czy ją poczernić. No ale to i tak musi wszystko przeschnąć. Na razie. Zobaczymy się już w domu, jak przeschnie. No i jestem w domu po zakończonej robocie w warsztacie. Nie jestem zadowolony z tego, jak wyszło, ale generalnie
Coś weszło. No. Finish jest taki sobie. Muszę się nauczyć wykańczać porządnie tego typu rzeczy, które sobie coś tam gdzieś wykrajam. Wyszło coś takiego. Może tak widać będzie lepiej. Jeszcze nie wyschło do końca. O, czekajcie. Jeszcze do końca nie wyschło. No jako gadżet stojący gdzieś tam sobie na komineczku, no to w miarę fajnie wygląda. Aczkolwiek nie jestem zadowolony, bo muszę się nauczyć wykańczać w ten sposób tego typu rzeczy, żeby one wyglądały naturalnie. No to nie wygląda naturalnie, także... No ale to pierwszy raz od paru miesięcy coś dubałem, także... Pierwsze koty za płoty. Coś takiego. Na razie trzymajcie się, cześć. Yeah.